tym roku do akcji charytatywnej organizowanej od 21 lat przez proboszcza parafii świętego Kazimierza Królewicza zgłoszono ponad 200 rodzin. Wszystkie dzieci otrzymały paczki ze słodyczami, żywnością oraz innymi produktami niezbędnymi w każdym domu. Prezenty trafiły do dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia podczas dorocznej zabawy choinkowej. I mam nadzieję, że będę z tego powodu szczęśliwy. Zabawa odbyła się w ostatnią niedzielę w szkole podstawowej numer 10 w Suwałkach. My wszyscy czegoś potrzebujemy, no i właśnie tego rodzaju choinka, tego rodzaju uroczystość choinkowa jest to uroczystość, która podkreśla, że wszystkie dzieci, że wszyscy jesteśmy ważni na różne sposoby. Oczywiście jest to taka paczka symboliczna, bo paczka w tym wszystkim dla niektórych jest najważniejsza, chociaż jest zabawa, chociaż są różnego rodzaju rozrywki, różnego rodzaju gry, jest taniec, prawda, jest śpiew, jest dyskoteka, no ale dzieci najbardziej czekają na Mikołaja, świętego Mikołaja, który właśnie obdarowuje prezentami. Upominki dla rodzin borykających się z problemami finansowymi, jak podkreśla proboszcz, przygotowali bezinteresownie przedsiębiorcy z naszego miasta. Którym nielicznym bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście polecam się łaskawie na lata przyszłe. Stałym elementem choinki jest radosna, wywołująca uśmiech na twarzach zabawa. Dzięki niej uczestnicy akcji charytatywnej, nie tylko dzieci, ale i dorośli, zapominają o problemach dnia codziennego.